Serdecznie zapraszam na relację z 12. konferencji naukowo-technicznej Remonty i utrzymanie ruchu w przemyśle chemicznym, która odbyła się w dniach od 15 do 17 czerwca w Kazimierzu Dolnym. Organizatorem wydarzenia była raciborska firma BMP, wydawca czasopism i portali branżowych. Przez 3 dni inżynierowie branży chemii przemysłowej debatowali nad sprawami związanymi z remontami i utrzymaniem ruchu podczas zorganizowanej konferencji naukowo-technicznej. To już 12. edycja wydarzenia organizowanego przez firmę BMP, wydawcę czasopisma Chemia Przemysłowa oraz portalu branżowego kierunekchemia.pl. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Kazimierzu Dolnym, a gospodarzem honorowym konferencji była Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, których prezes Krzysztof Bednarz wraz z Adamem Grzeszczukiem, prezesem BMP, zainaugurował sympozjum naukowo-techniczne, podkreślając znaczenie tematu spotkania dla branży. Utrzymanie ruchu jest niezwykle ważne z tej racji, że wystarczy, że jedno ogniwo pęknie i cała instalacja, cała fabryka może po prostu stanąć. Dlatego ze względów procesowych jest to niezwykle ważne, aby odpowiednio wcześniej zweryfikować słabe elementy, dostosować się do tego, co może w przyszłości się wydarzyć, tak jakby antycypując nawet podjąć takie działania, żeby to się po prostu nie wydarzyło, a przynajmniej w najmniej odpowiednim momencie, żeby to się nie wydarzyło. Stąd też jednym z głównych tematów podejmowanych przez uczestników konferencji było predykcyjne podejście do utrzymania ruchu. Eksperci przedstawiali swoje doświadczenia w zakresie monitoringu instalacji, zastosowania nowoczesnych technologii i innowacyjnych systemów informatycznych, a firma Microsoft pierwszego dnia konferencji zaprosiła uczestników na warsztaty pod tytułem W biurze i na pierwszej linii usług remontowych, czyli jak usprawnić organizację pracy. W trakcie sympozjum podjęto również debatę, zadając kluczowe pytania dla rozwoju pionu utrzymania ruchu w organizacjach. Dyskutowano m.in. o granicy digitalizacji, przemyśle 4.0 i przyszłości polityki remontowej. Podczas paneli tematycznych podejmowano zagadnienia związane z planowaniem postojów remontowych i eliminacji awarii. Spotkanie po raz kolejny pokazało, że konferencje naukowo-techniczne są niezwykle cenne dla przedstawicieli branży chemii przemysłowej. Są ważne, potrzebne dla branży, ponieważ spotykają się praktycy zarządzania, w tym przypadku w zakresie zarządzania remontami, utrzymaniem ruchu. I tutaj na pewno ważna jest wymiana informacji, doświadczeń. Dlaczego? Bo w niektórych rzeczach można poczytać. Natomiast myślę, że do większości przemawia bardziej i w sposób zdecydowany doświadczenie, praktyka. Na te spotkania przyjeżdżają fachowcy. Fachowcy, którzy rozmawiają o konkretnych swoich problemach. Z jednej strony prezentują rozwiązania, aplikacje gotowe, które wdrożyli z powodzeniem, które można aplikować w innych zakładach, a z drugiej strony, jeżeli spotykają się z jakimiś problemami, dzielą się nimi i wiodące firmy funkcjonujące na rynku bądź koledzy z konkurencyjnych zakładów podpowiadają, jak dane problemy rozwiązać. Poza treściami merytorycznymi organizatorzy zadbali także o aspekt integracyjny. Podczas uroczystej kolacji wręczono podziękowanie dla honorowego gospodarza konferencji, Grupy Azoty, Zakładów Azotowych Puławy SA, a także uhonorowano partnerów wydarzenia, którzy w tym roku obchodzą swoje jubileusze. Pamiątkowe statuetki przekazano firmie RQS z okazji 20-lecia działalności, firmie Samsung z okazji 25-lecia działalności, firmie Niwa z okazji 30-lecia działalności oraz firmie Zamkon, działającej na rynku od 30 lat. Gwiazdą, której występ uświetnił wieczór integracyjny, był Andrzej Krzywy. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie. Konferencji towarzyszyła bogata oferta wystawiennicza. Na stoiskach firmowych prezentowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i wymieniano się poglądami. Ponadto zadbano o strefę bezpośrednich kontaktów biznesowych. Uczestnicy zostali też zaproszeni do udziału w wycieczce technicznej do zakładu Grupy Azoty Puławy. Konferencja BMP po raz kolejny okazała się sukcesem, co potwierdzają liczby. 320 osób ze 140 firm i zakładów, wygłoszonych zostało 34 referatów ukierunkowanych na konkretne rozwiązania. To jest taka wartość dodana tej konferencji, 47 stoisk i 60 parę spotkań B2B, takich bezpośrednich, gdzie po prezentacjach analizuje się konkretne rozwiązania i nawiązuje się te bezpośrednie relacje. Kolejna okazja do podjęcia tematów z zakresu remontów i utrzymania ruchu w przemyśle chemicznym już za rok. W najbliższym czasie BMP zaprasza do udziału w konferencji poświęconej bezpieczeństwu w przemyśle oraz gospodarce wodno-ściekowej w branżach przemysłowych.